Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na poniedziałek, obraz Boga. Jak zauważyliśmy we wczorajszej części lekcji, Adam i Ewa byli rzeczywistymi osobami, a nie symbolami czy mitem. Byli ludźmi z krwi i kości, ukształtowanymi na obraz Boga. Oczywiście być stworzonym na obraz Najwyższego to coś nie tylko dobrego, ale wręcz świętego. Coś, co nadaje nam wartość. Co to znaczy, że ludzie zostali stworzeni na obraz Boga? Przeczytaj uważnie pierwsza Mojżeszowa, pierwszy rozdział, 26 wiersz. Jakie oświadczenie dotyczące intencji wydaje się mieć powiązanie ze stworzeniem człowieka na obraz Boga. To znaczy Najwyższy mówi, że ludzie mają zostać stworzeni na jego obraz, po czym natychmiast pojawia się określenie rezultatu tych słów. Jaki jest to rezultat i jak pomaga nam w zrozumieniu koncepcji stworzenia na obraz Boga? Pierwsza Mojżeszowa, pierwszy rozdział i 26 werset. Potem rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebo i os, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. Pierwsza Mojżeszowa, pierwszy rozdział, 26 wiersz to oświadczenie Boga dotyczące jego intencji. Najwyższy tworzy człowieka na swój obraz, a następnie nakazuje mu coś uczynić. Wydaje się, że stworzenie na obraz Pana jest konieczne ze względu na pewną funkcję. W tym przypadku jest nią panowanie nad resztą Bożego stworzenia. Dlatego obraz Boga wskazuje na fizyczne, intelektualne, społeczne i duchowe zdolności i talenty niezbędne do spełnienia przez ludzkość wyznaczonego jej celu. Cokolwiek znaczy panowanie nad pozostałymi stworzeniami, z pewnością obejmuje poszanowanie, troskę i dobre zarządzanie. Ludzkość miała zapewne aktywnie współdziałać ze stworzeniem niższego rzędu w sposób odzwierciedlający postępowanie Pana z samą ludzkością. Stworzenie na obraz Boga oznacza także, że ludzie mieli reprezentować Go w świecie. Tak więc od samego początku ludzkość otrzymała wzniosłe powołanie. Porównaj Ewangelię Marka, jak te wersety pomagają nam zrozumieć, co to znaczy być stworzonym na obraz Boga. Ewangelia Marka, 12 rozdział i wers 13 do 17. I posłali do niego niektórzy z faryzeuszów i Herodianów, aby go pochwycić w mowie. Przyszli więc i rzekli do niego: Nauczycielu, wiemy, że jesteś szczery i na nikim ci nie zależy. Nie oglądasz się bowiem na żadnego człowieka, ale po prawdzie nauczasz drogi Bożej. Czy wolno płacić podatek cesarzowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? A on, przejrzawszy obłudę ich, rzekł do nich: Czemuż mnie kusicie? Przynieście mi denar, abym go obejrzał. Wtedy mu przynieśli. A on rzekł do nich: Czyj to wizerunek i napis? A oni mu odpowiedzieli: Cesarski. Wtedy Jezus powiedział im: Oddawajcie, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co jest Bożego, Bogu. I podziwiali go. Jezus zapewne pomyślał: Oddajcie wasze pieniądze cesarzowi,
bo noszą one obraz cesarza, a więc należą do niego. Siebie sami zaś oddajcie Boga, bo nosicie jego obraz i należycie do niego. Jak przekłada się to na praktykę codziennego życia? Zapewne okazujecie to, że nosicie obraz Pana poprzez miłość do niego, oddanie mu i wierność wobec niego, jak również poprzez właściwy sposób traktowania bliźnich. Stworzenie na obraz Boga, cokolwiek więcej jeszcze oznacza, z pewnością jest wyrażeniem w działaniu. Dziękuję bardzo.